Cześć, jeżeli się jeszcze nie znamy, to ja nazywam się Iwona Kibil i jestem dietetyczką. Zarówno od moich pacjentów, jak i od osób w social mediach otrzymuję pytania, jak zrobić taki aromatyczny, intensywny w smaku bulion. Czasem też się zdarza, że pacjenci pytają mnie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby zrobić bulion taki, który znają z dzieciństwa, albo który znają z czasów, kiedy jeszcze jedli mięso i przygotowywali taką zupę na mięsie. Także dzisiaj pokażę Ci, jak ja robię bulion, jak go przygotowuję, jakich warzyw używam, jakich warzyw możesz użyć też w zamian za te produkty, które ja mam w kuchni, no bo to wszystko może być tak naprawdę zmienne. No i jak go później jeszcze wykorzystać i przechowywać na później. Ja używam różnych warzyw i zawsze zależy to wszystko od tego, jakie warzywa są dostępne, jakie są świeże, czy mam świeże na przykład grzyby, czy mam grzyby suszone, czy mam na przykład suszone pomidory. Także podczas przygotowywania tego bulionu też opowiem Ci, jakie produkty są ważne, które produkty będą nam dodawać tego intensywnego, fajnego smaku, takiego powiedzmy trochę smaku umami. I jak możesz sobie te produkty wymieniać w swoim bulionie, no bo tak naprawdę, jeżeli czegoś nie lubisz, to możesz użyć czegoś zupełnie innego. A więc zaczynamy od włoszczyzny. Tutaj panuje pełna dowolność, możesz użyć marchewki, pietruszki, selera, pora. Ja bardzo polecam użyć pora, jeżeli go masz w domu, dlatego że dodaje pysznego, takiego aromatycznego smaku. Akurat ja w swoim bulionie pora nie mam, mam marchewkę i pietruszkę. Obieramy warzywa. Obieramy, kroimy je tak naprawdę dowolnie. Ja bym ich raczej nie kroiła w kosteczkę, kroję je podłużnie, bo wtedy jest łatwiej po prostu wyjąć te warzywa później z bulionu i przełożyć gdzieś tam do miseczki, bo można później z tego zrobić jakiś pasztet czy jakąś pastę, a częściowo my te warzywa z bulionu oczywiście zjadamy. I teraz tak, Ty możesz zacząć przygotowywanie takiego bulionu od podsmażonej na patelni cebulki posiekanej albo pora. I możesz podsmażyć to na patelni, a potem zalać zimną wodą i dodać pozostałe warzywa i gotować. Natomiast ja robię to trochę w takiej wersji powiedzmy dietetycznej i ja wrzucam warzywa do zimnej wody, czyli wrzucam tam marchewkę, pietruszkę do zimnej wody, dodaję kilka listków laurowych i kilka ziarenek ziela angielskiego i zamykam garnek, czekam, aż się woda zagotuje. W międzyczasie, kiedy czekam, aż woda się zagotuje, zajmę się grzybami. Ja uwielbiam dodawać grzyby do bulionu, bo dodają takiego pysznego umami smaku i zapachu całemu wywarowi. Najbardziej lubię dodawać grzybki shimeji. To są takie świeże grzybki podłużne, które no, często można znaleźć w supermarketach, ale nie zawsze one tam są. Jeżeli tych grzybków nie mamy, to możemy wziąć na przykład grzybki suszone. To mogą być grzyby shiitake, czy na przykład grzyby mung. Grzyby mung przed dodaniem do bulionu trzeba pomoczyć w ciepłej wodzie. One też pozbędą się dzięki temu zanieczyszczeń, więc wrzucamy je do miseczki, zalewamy wodą i czekamy przez chwilę, zanim dodamy do bulionu. Jeżeli nie masz grzybów albo nie lubisz grzybów, to możesz też użyć suszonych pomidorów. Suszone pomidory także dodają bardzo fajnego smaczku umami. Oczywiście możesz dodać grzyby i suszone pomidory jednocześnie. Ja zazwyczaj dodaję jedną z tych rzeczy i jeżeli mam grzyby, to jestem przeszczęśliwa, bo grzyby są moim ulubionym dodatkiem do bulionu. Także wrzucam tam już sobie grzyby i w międzyczasie, kiedy zagotowuje się bulion, zmniejszam gaz. I teraz, już od teraz będzie to gotowanie bardzo na wolnym ogniu przez dłuższy czas. Gotuję przez przynajmniej 30 minut, ale najczęściej staram się gotować przez około godzinę. Im dłużej gotujemy na takim wolnym ogniu, też tym bardziej te wszystkie składniki przechodzą do wody, te wszystkie składniki z warzyw i cały ten wywar ma jeszcze bardziej aromatyczny smak i zapach na koniec. Teraz w międzyczasie zajmę się kapustą. Kapustę dodaję, jak już zmniejszam gaz. Moją ulubioną kapustą do bulionu jest kapusta pak choi. Ona jest taka lekko słodkawa, można ją nawet skarmelizować na patelni przed dodaniem do bulionu. Ja zazwyczaj wrzucam ją po prostu do gotujących się warzyw. Jeżeli nie mam kapusty pak choi, używam kapusty włoskiej, czasem kapusty stożkowej albo kapusty pekińskiej. Wszystko się tak naprawdę będzie tutaj nadawać. No i możesz oczywiście użyć brokułów, jeżeli nie lubisz kapusty albo po prostu jej nie masz. Kapustę kroimy albo i nie, bo nie musisz koniecznie jej kroić i wrzucamy do bulionu.
teraz zajmijmy się przyprawami. Ja do bulionu lubię dodać aromatyczne i intensywne przyprawy i dużo ich dodaję. Czyli dodaję tam kurkumę, dodaję trochę słodkiej papryki, dodaję trochę garam masali, dodaję pieprzu, dodaję lubczyku. Taką mieszankę przypraw, której ja używam do bulionu, zostawię też w przepisie na ten bulion, który będzie na blogu. Oczywiście możesz użyć swoich przypraw, swoich ulubionych przypraw w zależności od tego, czy lubisz bardziej intensywny smak, ostry, czy może bardziej łagodny, ale nie bój się dodawać przypraw, bo nie możesz tego zepsuć. W razie czego, gdyby za dużo ci się czegoś sypnęło, to zawsze można dodać więcej zimnej wody i rozcieńczyć te przyprawy i przyprawić to wszystko od nowa. Ja w tym miejscu nie dodaję tylko soli. Chodzi ogólnie o to, że sól zawiera jod. Oczywiście sól, która jest jodowana, jeżeli taką jodowaną sól kupujesz. No bo jeżeli już solisz, no to bardziej ci ją oczywiście polecam. I jod jest składnikiem, który jest bardzo niestabilny, także jeżeli my gotujemy długo jakąś potrawę, jod ulatnia się z parą wodną i po prostu jest w dużej mierze już redukowany w gotowej potrawie na talerzu. Także bardziej się opłaca ten sól dodać pod koniec gotowania, bo będziemy mieć pewność, że więcej jodu zachowa się w gotowej potrawie. W międzyczasie, jak już wiemy, że ten bulion się gotuje przez jakiś czas, powiedzmy 30 minut, możemy do niego dodać także wodorosty. Nie musimy koniecznie, natomiast fajnie jest dodać wodorosty, bo one znowu dodadzą tego aromatycznego, intensywnego smaku. Także wrzuć sobie do garnka taki jeden paseczek glonów nori i po prostu zakryj przykrywką, gotuj dalej na wolnym ogniu. I teraz czas na sos sojowy. Możesz dodać kilka łyżek sosu sojowego. Powiedzmy tak około 4 łyżki na większy garnek, w zależności od tego jak lubisz, bo pod koniec gotowania i tak spróbujesz ponownie bulionu i zobaczysz, czy potrzebujesz więcej, czy mniej. W każdym razie ja dodaję tak około 4 łyżek. Bulion gotuje się już przez około godzinę. Teraz jest czas na przygotowanie zieleniny. Siekam szczypiorek i dodaję też do zupy. Siekam natkę pietruszki i szykuję ją na koniec do przystrojenia potrawy na talerzu. W międzyczasie gotuję też dodatki, czyli makaron. Ja zazwyczaj lubię dodatek makaronu, ale oczywiście możesz też użyć innych dodatków, jak na przykład ryż. Makarony, których ja zazwyczaj używam jako dodatek do bulionu, to jest makaron soba gryczany, makaron noodles, makaron z ciecierzycy, z soczewicy, ale może być też makaron po prostu pełnoziarnisty do spaghetti i on też jak najbardziej się będzie nadawał do takiej zupy. No i teraz jak komponujemy sobie ten posiłek, który miałby być dla nas lunchem, kolacją czy jakimś takim większym posiłkiem, to potrzebujemy dodać do tego białko. Pamiętaj, że nie najesz się samą zupą z makaronem, to będzie po prostu za mało, więc tutaj możesz sobie dodać jakieś źródła białka. Ja kroję tofu i wrzucam teraz do gotującego się bulionu, ale ja robię w ten sposób, dlatego że ja wiem, że w ciągu 2-3 dni ten bulion będzie zjedzony. Natomiast jeżeli ty masz ochotę zamrozić ten bulion później, to nie wrzucaj tofu w tym miejscu, ale na przykład możesz dodać na talerzu. I na talerzu możesz dodać też inne opcjonalnie źródła białka. To, co będzie pasować, to na przykład edamame, czyli młode, niedojrzałe nasiona soi, to tempeh będzie pasować, fasola nawet będzie biała pasować, no i tofu. Tofu może być wędzone, może być naturalne, możesz pokroić je w kostkę i podsmażyć na patelni i po prostu dodać do miseczki, jak już będziesz mieć gotowe wszystko do zalania bulionem. Ja w tym miejscu akurat wrzuciłam tofu do bulionu. I danie jest już tak naprawdę gotowe. Wygląda to przepięknie, smakuje i pachnie jeszcze lepiej. Do miseczki nakładamy makaron, zalewamy bulionem. Dodajemy tofu osobno albo w bulionie, w zależności od tego, gdzie mamy. I w zasadzie to już. Posypujemy natką pietruszki i wszystko jest gotowe. No ale co można jeszcze z takim bulionem zrobić? Przede wszystkim bulion możesz użyć do innych potraw, czyli na przykład możesz zrobić za 2 dni z takiego bulionu zupę pomidorową albo inną zupę, jeżeli na przykład już bulion z makaronem ci się znudzi. Taki bulion może być też wspaniałym dodatkiem do risotto, ale możesz też bulion zamrozić. Ja tak robię bardzo często. Czyli przecedzamy warzywa, odkładamy je na bok, można z nich zrobić później pasztet, kotlety, dodać je do innych zup albo jakąś pastę kanapkową z nich przygotować, a bulion taki przecedzony wlewamy albo do słoiczków, albo do pojemników na kostki lodu i wrzucamy do zamrażarki. Zawsze jak będziemy potrzebować dodatku takiego aromatycznego bulionu do jakiejś potrawy na szybko,
to tam będzie. I wtedy wystarczy wrzucić 3-4 kostki takiego aromatycznego bulionu do gotujących się warzyw, czy do jakiejś zupy, czy do jakiejś innej potrawy i mamy od razu smak bulionu w tej potrawie. To tyle w tym filmiku na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Także pochwal się w komentarzu pod filmikiem, jak Ci poszło, jakie są efekty Twojego bulionu, jakich warzyw użyłeś czy użyłaś i czy jesteś zadowolony ze swojego kulinarnego eksperymentu. A ja zapraszam Cię też na bloga wegecentrum.pl, ponieważ tam znajdziesz ten przepis. Wszystko to, o czym mówiłam, znajdziesz w tym przepisie i też dodam informacje odnośnie diety Low FODMAP dla osób z zespołem jelita nadwrażliwego, bo taki bulion, o którym mówiłam wcześniej, nie do końca będzie dobry dla osób z problemami jelitowymi, ale można go lekko zmodyfikować i wtedy już będzie na pewno dobry. Dodatkowo zapraszam Cię szczególnie do zakładki Darmowe materiały do pobrania, ponieważ możesz nawet sobie pobrać tam 7-dniowy roślinny jadłospis. Do usłyszenia następnym razem. Hej!